Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout of Nevada. I tak, tutaj jeszcze nie wszystko zostało zrobione. Całe szczęście udało mi się odkryć, jak naprawić te generatory. I tak. Tak, da się. Trzeba wziąć złom jakiś. Tam nawet chyba znaleźliśmy normalnie w którymś hangarze, tylko nie wiem, czy nie wywaliłem, bo wiecie, o, jest jakiś rupiecie, nie? I normalnie tymi rupieciami możemy naprawić, a tam próbowałem wsadzić jakieś bezpieczniki czy coś. Ale normalnie bierzemy złom i wsadzamy. Musimy to poczekać, kurde, bo jest... Nie jestem w pełni zdrów. A, napromieniowanie mi spadło, spoko. I jeszcze było ciemno, jak w dupie. Tam u was słychać, ja tam, kurde... No, jeszcze parę dni urlopu zostało, sobie odleciałem dobrze. Na zasadzie, że... Tam niby próbowałem się z wami umawiać też na jakieś gierki, kurde, na tym, na Discordzie. Bo chęci były, ale tam z każdego dnia coś tam innego. Ogólnie pisałem, czy w Warzone też ktoś nie chce grać, bo z jakimiś tam bliskimi znajomymi dosyć... No już grałem ze 3 razy, nie? No, no równie dobrze mógłbym grać coś innego z wami, ale jakoś nie mogliśmy się zdecydować tak na 100%, co to może być. I tam 2 osoby tylko chętne były. Także no zagramy sobie tam później w coś, ale na razie ten Warzone bardziej nam wszedł, jakby ktoś miał ochotę. Chociaż... No różnie bywa, czasami mamy tylko 2 osoby, a czasami mamy 6, no i to... Ale tak czy siak, no byście nawet wjechali tam do nas, to kurde, byście przynajmniej znaleźli sobie kogoś do grania na przykład, nie? I proszę, wymieniłeś uszkodzone części generatora, teraz najbliższe budynki otrzymają prąd, jeszcze zajebiście przeszedłem poziom. I tu żeśmy chcieli docisnąć tą ciężką... Do tych 100 chociaż. Tak też zrobimy. Nie ma sensu wypłukiwać tego napromieniowania chyba. Ogólnie, jeżeli ktoś mnie by zapytał, jak tam urlop, no to w porządku. Powiem tak, w porządku. Miałem lepsze, ale to z reguły jakoś tak wyglądało, że się wychodziło z chaty tam 3 dni pod rząd, potem 4 dni się siedziało na chacie, potem znowu 3 dni pod rząd z chaty się wychodziło. Wiecie, jakaś tam przygoda zawsze się montowała. W tym wypadku raczej nie bardzo, ewentualnie tylko na zakupy i na jakiś spacer, co nie? Więc to było bardziej takie... Ale w sumie obejrzałem parę dobrych filmów, trochę bardziej wjechało mi znowu faza na filmy i seriale. Nadrobiłem jakieś tam Wiedźminy, South Parki, Family Guy, wszystko po prostu. Jeszcze obejrzałem parę dobrych komedii. Jeszcze jakieś nawet filmy dokumentalne obejrzałem fajne, więc... Jest okej. Trochę się pokirało też, nie powiem, dawno w sumie raz tam dałem tak na początku, że dawno tak nie było. A tutaj jakby się ktoś zastanawiał, to one się będą randomowo otwierały niestety, bo się wszystko zepsuło, no może nie wszystkie. O, to się otworzyły, kurwa, myślę, że mi przytnął. Co ja tam chcę podnieść? Rozumiecie? Także ogólnie spoko urlop, no taki odpoczynek miał to być, nie? Akurat miałem tutaj spoko ekipę, co tam mieszka w miarę teraz. Więc nikt nie odpierdalał, nikt się nie, o nic nie przesadził. Ja też nie jestem jakiś przypałowy, głośny czy coś, nie? Tylko wiadomo, jak jesteś na urlopie, to tam będziesz chodził po te piwka do tej lodówki co jakiś czas czy coś tam, nie? Jakiś nikt, kurde, nie stwarza problemów bez potrzeby. Więc spoko, no, kurde, fajne, no. Miałem jechać do Gdańska, więc w ogóle nie ma tematu, że porównywania tego, nie, do tego, co miało być naprawdę. Ale i tak jest spoko. Akta oficera. Pokaż.
że już powoli wracam do takiego mojego trybu życia normalnego, czyli jakieś właśnie nagrywanie więcej odcinków, pewnie się tam właśnie umówimy już na jakieś rozgrywki, bo taki urlop to jest właśnie czasami od tego, żeby go nie planować, tylko żeby po prostu było zajebiście, nie? No i tak do tej pory miałem, teraz zostało parę dni dosłownie, bo wiem, że ten filmik wjedzie w poniedziałek oczywiście, więc dokładnie parę dni zostanie, już powoli wracam do tego trybu, kurde, życia takiego jak wcześniej. A tak to, żebym kurde świrował po prostu sobie. Ciężko było się mnie ze mną umówić, mimo że nigdzie nie mogłem wychodzić, wiecie o czym mówię. Dobra, zapiski oficera, no zobaczmy co tam się działo, o co chodzi. Nagranie audio oficera, poprzez szum wyraźnie słyszysz czyjś stanowczo chrypły głos. 3 sierpnia 2077. W tle słychać stukot butów na terenie parady, lewe ramię do przodu. Nie słychać dobrze słów, ale wydaje się, że ktoś z oddziału śpiewa hymn sił specjalnych. Po naszej porannej musztrze nasz Bóg na ziemi z generalskimi oznaczeniami na ramieniu przekazał mi pojebane wiadomości. Zamiast odpoczywać w Chinach z kompanią nieokrzesanych żółtociobów, ja, jako dowodzący drugiego plutonu, mam się stawić w strefie 51. Nie mam pojęcia, czemu miejscowe siły nie są wystarczające do ochrony. Gdyby tego było mało, dołączyli do nas jakichś cywilów. Jak oni się kurwa nazywali? Kurwa, jeden z tych idiotów poprosił o broń. Tak bardzo się śmiałem, przecież oni ledwo posługują się kutasem w toalecie, po co im jeszcze karabin? Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. 14 sierpnia 2077. Krótko mówiąc, wielki wrzut na dupie. Musimy chronić obcych. Nie, nie jestem pijany, aczkolwiek chciałbym być. To są ci ich tak zwani miejscowi. Jeżeli ktoś chciał w ten sposób zrobić głupi żart, to mu się udało. Po przybyciu szef Komisji Bezpieczeństwa nie podał nam żadnych instrukcji. Zamiast tego kazał popatrzeć w kamery filmujące te stwory. Dobry pomysł, zaimponowały nam. Kiedy człowiek patrzy w ich paszczę, natychmiast chce być w innej strefie wojny z Chinami. Woli szturmować klify Anchorage, być gdziekolwiek, byle dalej stąd. Oficjalna historyjka głosi, że ich statek rozbił się gdzieś nieopodal Groom Lake. Jak dla mnie są to eksperymenty tych jajogłowych. Takich jak ci, których przywieźliśmy ze sobą. Teraz wydają się być zszokowani tym, co widzą przez kamerę. Jebani naukowcy, pierdoleni matko jebce. 2 września 2077. Ci naukowcy w końcu mnie wkurzyli. Narzekają na ścisłą ochronę i stałą eskortę. Pierdolone chuje. PKK Jones i Kapral Sterling spili się. Sierżant nie będzie już miał skrupułów w stosunku do Sterlinga. McCoy, szef Komisji Bezpieczeństwa, ogarnął sytuację. Pokazał wszystkim nagrania, kiedy 6 miesięcy temu jeden z obcych uciekł, zanim go dorwali, zwabiając do zamkniętego sektora C, który i tak jest zamknięty, zdołał zabić kilku strażników. Wszystko teraz jest spokojnie, ale na jak długo? 10 września 2077. Pracujemy, testujemy. Jak mocne są te stwory? 5 mm, 7,62 lub 9. To jak strzelać do słonia, nawet z amunicją przeciwpancerną. Efekty są marne, oczywiście nie warte takiej ilości amunicji na jednego przeciwnika. Niedobrze. Lasery, elektryczność dają takie same efekty. Mózgowcy próbowali trucizny i promieniowania, ale na razie bez rezultatów. Jutro będziemy testować broń ciężką. Miałem przynajmniej okazję rozładować stres. Jeden z informatorów chciał zajrzeć do mojego tabletu. Niech mu będzie, za parę tygodni kości się zrosną. 12 września 2077. Robi się zabawnie. Nie mogłem się powstrzymać przed rozwaleniem jednego z bozara. Okazało się, że miotacze ognia są najlepsze w eliminowaniu tych drani. Chłopaki bawią się aż za dobrze. Nawet kilku naukowców dołączyło do nich. Jeden z nich wspomniał, że te stwory widzą nas w podczerwieni. Pola i promieniowanie cieplne. Tego typu pierdoły. Jedyna przydatna informacja ze strony moli książkowych podczas naszej misji. No dobra, ale nie jestem podatny na takie rzeczy, ale wydaje mi się, że coś próbuje igrać z moją poczytalnością. Czyżby to miejsce grało ze mną? 3 października 2077. Jeden z jajogłowych Hubbard zaświrował. Zaczął krzyczeć, że prawdopodobnie zabijemy inteligentne istoty, że musimy traktować naszych gości z kosmosu pokojowo. Pogrążając tym samym swoje raporty z obserwacji, w jakiś sposób odkrył moje rosyjskie pochodzenie. Nazwał mnie komunistyczną świnią. Ustawił się przy wejściu do jednej z komór. Z dumą mogę powiedzieć, że nasze siły specjalne nie utrudniają dostępu naukowcom. Zupełnie nie. Dyplomacja jest lepsza od działania wojskowego. Miłość zamiast wojny i inne takie pierdoły. A jeśli chodzi o to, że obcy wymalował ściany krwią tego biedaka? Może to ich tradycja, a my powinniśmy szanować ich kulturę. W okolicach poziomu lotniczego 117 UAV zaobserwował podejrzaną aktywność.
Jutro wyruszamy z oddziałem, żeby to sprawdzić. 19 października 2077. Zaginął Jones i jeden z członków służby bezpieczeństwa. Baza posiada martwe strefy z ograniczonym zasięgiem w sektorze C. Ale po co by tam poszli? Teraz nie chodzimy samotnie. Patrolujemy, sprawdzamy teren. Miesza mi się w głowie. Ogłoszono gotowość bojową. Ze sztabu dowodzenia przyszły instrukcje, żeby czekać na dalsze rozkazy. 21 października. Coś się wślizgnęło do baraków ochrony i zabiło wszystkich chłopaków będących na zmianie. Krew na suficie, wszędzie kawałki ciał i wnętrzności. Straciliśmy kontakt ze sztabem dowodzenia. Systemy ochronne co chwilę podają. Częściowo straciliśmy kontrolę nad bazą. Dwa oddziały przeczesują bazę, dwa pozostałe otrzymują pozycję. 22 października. Dźwięki wystrzałów małego i dużego kalibru, eksplozje, krzyki, wycie syren. Od czasu do czasu przez to wszystko przecierają się piski i syczenie. Nie mam więcej pytań, ale odpowiedzi też nie są zbyt ekscytujące. Bestia, którą rozwaliliśmy pół roku temu, najwyraźniej była samicą. Jakimś cudem dostała się do zamkniętych instalacji i złożyła jaja. Jak tylko wysadziliśmy drzwi, rozpętało się piekło. Starszy szeregowy Iron i porucznik Parker spalili pierwszą falę mietaczami ognia, ale wtedy te dranie zaatakowały od tyłu. Rozwaliliśmy ich na kawałki pierwszą salwą, ale wtedy jedna z kreatur wgryzła się w moje ramię. Udało mi się ją zabić. 25 października. Przez chwilę słychać tylko dźwięki ochrypłego oddychania. Jestem jedynym ocalałem. Wymiana ognia zamieniła się w walkę w zwarciu. Wtedy straciłem przytomność. Teraz jest zupełnie cicho. Ledwo stoję. Nie mogę ruszać ręką. Naszprycowałem się tak, że już nie jestem pewien, co jest prawdziwe, a co nie. Nie liczę na odsiecz. Nie odpowiedzieliśmy na sygnał zgłoszenia raportu o sytuacji, więc brygada ratunkowa już powinna to być. Mogę jednak zrobić coś sam. Założyłem na siebie tyle środków wybuchowych, ile się dało. Postaram się rozsmarować tych drani razem ze mną. Tak samo mój przodek zniszczył tygrysa podczas II wojny światowej. W końcu członek sił specjalnych jest jednoosobową jednostką bojową. Niech się rozpocznie misja. Aha. Tak to wyglądało, mówicie? No wezmę te granaty. A chuj tam już z tym karabinem. Dobra, otwieram. Czyli tak to wyglądało. Myślę teraz co robić dalej. I oczywiście jak tutaj zbierzemy wszystko. No i myślę, że chyba byśmy... Spróbowałbym popytać jeszcze, co chce ten Kolunio. Do tego... pancerza, bo już dużo części mam. Tam chyba jednej brakuje, kurde. Ale zobaczymy. Właśnie, pojadę z nim... Z tym, co mam do niego i zobaczymy, czy coś tam mi powie, nie? Pozostały jakieś drobne zadanka. Niedoruchane, że tak powiem. Niedokończone. Ciekawe, czy jeszcze spływy i kółki coś? Nie, już się niczego nie nauczy nowego. No daj, będzie na sprzedaż. Liczyłem na coś innego na razie. Jeszcze nie koniec. Jeszcze tu. Apteczka pierwszej pomocy. No. I zobaczymy, czy coś tam się da skleić. Czy nie. A potem chyba pójdziemy do tego, do tych motocyklistów tam dalej coś bajerować, bo żeśmy nie wybrali wszystkich opcji dialogowych, bo nie chciałem popchnąć fabuły za szybko do przodu, nie?
Ale mi się bardziej wydaje, że to z tym pociągiem jest, kurde, właśnie jak naprawimy pociąg. To może być to. Albo może pociąg trzeba jeszcze później po rozmowie z nimi naprawić. Tak czy jak widzicie, szukaliśmy tutaj szczęścia w innych miejscach. Przecież kurde równie dobrze z tego Warzone'a, jakbyście chcieli grać, to się możecie na Discordzie umówić u mnie, nie? Po to nie jest. Już dobra, tego nie będę brał. Miałem nadzieję na jakąś dobrą broń, kurde, dla sera. O, dzidę, kurwa, tu dali za to. No dobra, to działko obrotowe, ale mech. Ogólny mech. Jeszcze tu jest jakiś budynek, to już chyba wszystko niestety. Kurde, daj spokój pan. Te akta mogły być ważne. Dobra, gonimy stąd, kurde. Mamy ukarać, ogólnie naszym głównym zadaniem w tej chwili jest ukarać porywaczy nadzorcy, co nie? Podejrzewam, że to są właśnie motocykliści. Jeden z nich ma na sobie pancerz wspomagany. Może właśnie ostatnią część potrzebną do tego zdobędziemy z niego. Z niego. No, amunicję można by tu kupić. Tu mam to, tu mam to. Na razie z miotaczem ognia mogę też. A dobra, na razie się pobawię tym pistolecikiem, zobaczymy co z tego będzie. A wsiadamy i spadamy, nie? Do Salt Lake City, może po drodze jeszcze ammo bym dokupił. Któreś tam. Daleko nie jest. Już coś tam kasy, kurde, niby mają. Jedno działko obrotowe mogą sprzedać na przykład. Mam dwa. No zobaczymy i to na przykład. Zobaczymy jak oni z hajsem stoją, bo wiem, że im się odnawia coś, ale... Tysiaka ma, kurwa. O kurwa, jaka słaba ta strzelba. 4000 mówisz. Problem z hajsem jest. Kurwa, weź się pierdol stary z tym, nie? 1400 to ci dam normalnie jakoś. Masz nawet to. Nie. Bez przesady. Tysiąc. Siedem. Dobra, jak ta parowa 3000? Okej, to może już prędzej. 4024, o, lepiej, lepiej.
I tyle, no co, lecimy dalej. Dobra, lecimy z tym, co mamy, jakoś damy radę, kurde. Widać, że kurde się w końcu kasa kończy. Mi się wolniej na bank odnawia niż wcześniej, więc jakoś sobie musimy poradzić. Dobra, ciśniemy kurde do Salt Lake City. Może drogą. Może coś fajnego zobaczyć, spotkamy. Autostopowicz. No pokaż tego autostopowicza teraz, kurde, jak mam samochód. Aha, on już mi dziękuję, tak? No dobra. Ach, te parówy. Pokaż ten pistolecik. O, jebiście. No słabo strzelam z tego, wiem. Bardzo słabo. Ale koleś wspominał o Bozarze. Tęsknię za Bozarem. Właśnie jakbyśmy Bozarka dorwali, to by było zabawa dopiero. Ale nie, rób mi takiego rzeczy, czegoś. No. Kurwa, rozprułbym ich szybciej jakoś. No chyba nie mam nic przy sobie, więc po kolei trzeba ich cisnąć sorki. Jeszcze na bank skoczymy do tego przecież tego mechanika się popytać tam. Chujowo, że trzeba wziąć profit, żeby móc dalej grać po zakończeniu głównego wątku. Bo chciałem jeszcze zrobić arenę, nie? A nie mamy umiejętności. Kurwa. No nie wierzę, że nie trafił. Że mnie zabiją i chuj. Jeszcze kurwa żyjesz. Motherfucker. Jak już daliśmy radę bez tego leczenia tam, nie? Nie ma co się tak czasami też spinać, kurde, czasami się uda na żywioł zrobić. Exp by się przydał akurat. Tam są te butle z gazem, co nie? Co je znajdujemy w tych sejfach, one są... Je tam można rozpylić, żeby tych wszystkich opcji zabić. Kurwa. Ty paruwo. A wezmę go trochę, pomęczę tym pistolecikiem. Wow, nawet 20 stracił.
Tylko 330? Nie, chyba następnym razem stąd spadam. Kurwa, tak mało expa. Mi się wydaje, że dobrze można tam poexpić, kurde. Na tych obcych. Bo to takie to świństwo, co na dole jest, nie? Oni tam się chyba będą dalej wykluwać. Ale teraz weź tam... Nie wiem, jak to działa, no. Dobra, nieważne. Gdzie on miał tam? Fabryka Coca-Coli. Chodzi mi... Albo czekajcie, kurwa, bo nie wziąłem tych rzeczy z bagażnika. Wezmę wszystko, co jest potrzebne do pancerza, nie? Co mam. Czyli tak. Helm. Plany, dwie części. Kombinezon mam. CPU. Dawno tego nie widziałem, kurwa, tego CPU całego. Muszę przyznać. Pewnie dlatego, że jest gdzieś na samym dole, mam nadzieję. Kurwa, gdzie to CPU jebane? Cicho, jeszcze raz. Może noszę przy sobie, ale chyba nie. No nie, jak nie zgubiłem CPU, to nie wiem, gdzie mogłem zgubić. Gdzie mogłem zgubić? W sklepie tylko, kurwa. No przecież bym nie wyrzucił, chyba że przez przypadek. Ja jebie, nie róbcie mi tego. Mogłem przez przypadek, kurwa, gdzieś podmienić, jak debil. Że wiecie, dużo zajmowało, to tam przerzucałem i niechcący wywaliłem. Jestem taki zjebany, kurde, w to. No nie widzę tego CPU jeba. A może jest jeszcze schowane, kurwa, cały czas w krypcie. To jeszcze nie wszystko chyba wziąłem stamtąd. Tu się chyba bałem, że mi zajebią samochód. Dobra, jedziemy tam. Na bank jest jeszcze w krypcie. Ja się na pewno bałem. Kurwa, nie ma paliwa? A, schowałem chyba. Na bank się bałem zabrać to stamtąd, jak tam było bezpiecznie. Tylko dajcie mi paliwo, będziemy kurwa biec. Oczywiście na samym dole, bo po chuj. Sorry, że trochę bluzgam, może za dużo, nie wiem. Kwestia dnia. Dobra, coś tam mu dorzuciłem. Ale to pojedziemy zobaczyć tylko, kurde, czy to tam jest i to zabrać. Jeszcze zobaczymy, co tam innego mam w sumie. Jakoś tu się... Tędy się przejedziemy. Co to, kurwa? Wow! Wściekle wkurwiony asystent. Dzień dobry, panie McLean. Jakie przywitanie. Dobry. Snajpereczka nie zastąpiona. Ja tu wjeżdżam na jakieś nieznane rejony, mogę się, może możliwe, że się gdzieś wpieprzymy zaraz, nie? A chyba nie.
Dobra, co my tu mamy? Autonomiczny system, o. Widzimy. I ale jeszcze CPU było gdzieś. Jest, CPU nie zjebał tego, on. Kurwa, chyba mamy wszystko, wam powiem, wiecie? Chyba będzie dobrze. Ale czy na pewno? Dowiemy się w następnym odcinku, gdzie pojedziemy już do mechanika. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapeczkę w górę, zapraszam też do innych materiałów, jakie są na kanale, żeby było śmiesznie i zabawnie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zapraszam na Discorda, do komentowania kulturalnego i trzymajcie się. Na razie.